Siemanko, witam wszystkich pasjonatów dobrego brzmienia. Dziś na kanał wjeżdża kolejny wzmacniacz stereo, zatem kontynuujemy poszukiwania idealnego sprzętu dla Kowalskiego. Jak po tytule filmu widzieliście, bohaterem tego odcinka jest Cambridge Audio CX-81. Wielu z Was pytało mnie o niego, więc dzięki uprzejmości sklepu rms.pl udało mi się go zdobyć. Sprawdzimy, czy rzeczywiście jest tak dobry, jak o nim mówią. Zatem jedziemy z materiałem. Cambridge Audio to brytyjska marka z wieloletnimi tradycjami. W swoim portfolio ma wzmacniacze z różnych półek. Oprócz drogich serii Edge i Evo mamy jeszcze serię AX i CX. AX należy do najniższej grupy, zaś CX to powiedzmy sobie taka średnia półka. Choć dla wielu z nas wyłożenie około 6000 na wzmacniacz to nie mało. Przy takiej kwocie można już oczekiwać naprawdę fajnego brzmienia. I mówię tu z perspektywy normalnego słuchacza, bo audiofila to nawet sprzęt za 20 000 może nie zadowolić. Obecnie w skład serii CX wchodzą dwa wzmacniacze. CX-61 i testowany właśnie dzisiaj CX-81. Jak się domyślacie, CX-61 jest urządzeniem słabszym. W związku z tym można, a nawet trzeba powiedzieć, że CX-81 jest to najlepszy wzmacniacz brytyjskiej firmy ze średniej półki cenowej. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co on oferuje. Zacznijmy od pilota, który jest w zestawie. Ten jest duży, przyciski i front pilota dobrej jakości, ale reszta dookoła wydaje się trochę tandetna. Pilot jest uniwersalny, co oznacza, że jeśli kupimy odtwarzacz CD oraz streamer tej samej firmy, to wszystko ogarniemy jednym pilotem. I to jest na plus. Ale jeśli kupimy sam wzmacniacz, to 2/3 przycisków jest nam zupełnie niepotrzebne. Jeśli chodzi o wzmacniacz, od razu widać, że mamy do czynienia z następcą modelu CX-80. Podobieństwo jest uderzające. Aluminiowa, czarna obudowa, jedynie front jest w kolorze, jak to producent określa, Luna Grey. Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę ładnie, choć to oczywiście kwestia gustu. Wszystko jest dobrze spasowane. Od góry i od spodu znajdziemy otwory wentylacyjne. Urządzenie jest ciepłe, ale nie żeby jakoś przesadnie się nagrzewało. Na froncie po lewej stronie znajdziemy przycisk włączania-wyłączania, a po prawej pokrętło głośności. Co ciekawe, gałka kręci się nawet wtedy, gdy operujemy głośnością z pilota. Bardzo fajnie to wygląda. Oprócz tego znalazło się miejsce na wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz akrylowy panel z przyciskami wyboru źródeł. Może nie ma tu dużego OLED-owego ekranu, ale mimo to całość wygląda schludnie i przejrzyście. Naprawdę mi się podoba. Tył urządzenia wygląda również imponująco. Znajdziemy tam prawie wszystko, co potrzebne dla zwykłego słuchacza. Cała masa złącz cyfrowych i analogowych. Jest optyczne, jest koaksjalne, USB-B, XLR, RCA, wyjście dla zewnętrznej końcówki mocy, wyjście na subwoofer, mamy podwójne terminale głośnikowe A i B oraz wiele innych, które widzicie na ekranie. Dodatkowo mamy obsługę Bluetooth z kodekiem aptX HD. Całość jest skomponowana tak, żeby bezproblemowo dogadywać się z innymi urządzeniami serii CX. Jedyne, czego tu nie znalazłem, to HDMI oraz złącza na gramofon. A co znajdziemy w środku? W porównaniu do poprzednika CX-80 zastosowano tu inny przetwornik cyfrowo-analogowy. Wcześniej był Wolfson, a teraz mamy Sabre 9016. Moc pozostała ta sama, czyli 80 W na kanał przy 8 ohmach w klasie AB. A jak to gra? Szczegółowo i dynamicznie, tak można by w skrócie powiedzieć. Jest to wzmacniacz, którego brzmienie jest mocno wyraziste, słychać każdy detal. Ewidentnie wysokie tony grają tu pierwsze skrzypce. Z moimi Silverami 300 może nie jest za ostro, ale chyba lepiej łączyć ten wzmacniacz z jakimiś cieplejszymi i gęściej grającymi kolumnami. W parze z wyraźnie zaznaczonymi wysokimi tonami idą niskie pasma, które również wychylają się do przodu. Bas nie jest zbyt rozlazły, ani też idealnie punktowy, ale jest go dosyć dużo. Jest w miarę miękki, plastyczny i całkiem przyjemny dla ucha.
Przy takiej dominacji wysokich i niskich tonów średnica pozostaje lekko z tyłu. Jest melodyjna i naturalna. Mamy szeroką scenę, dużo powietrza i dobrą stereofonię. To wszystko sprawia, że momentami czujemy się, jakbyśmy byli faktycznie na koncercie. Pod spodem w opisie tego filmu jest link do innego materiału, w którym pokazuje, jak ten wzmacniacz gra. Oczywiście nie odzwierciedla to w 100% tego, jak to brzmi w rzeczywistości, ale chciałem, żebyście mieli chociaż jakiś tam mały zarys tego dźwięku. Z rzeczy takich bardziej praktycznych warto wspomnieć, że nie mamy tutaj timera, żeby ustawić sobie, żeby ten sprzęt się sam wyłączył po tam powiedzmy godzinie grania. Ale warto zaznaczyć, że po 20 minutach zupełnej bezczynności, ciszy z głośników, ten wzmacniacz, jak nie wygrywa sygnału, to sam się wyłączy. Podsumowując, Cambridge Audio CX81 to bardzo, ale to bardzo solidna propozycja. Może nie jest to jeszcze high-end, ale bardzo dobrze wyposażony wzmacniacz, którego mocne, żywe i detaliczne brzmienie spodoba się wielu osobom. Wygląd oczywiście kwestia gustu, ale jak najbardziej urządzenie może się podobać. Trzeba przyznać, że jest to jedna z ciekawszych propozycji wzmacniaczy stereo do mniej więcej 6000 zł. Może jego cena teraz przekracza te 6000, ale no wiadomo, ceny wszystkich towarów teraz wywindowały w górę. Niemniej jednak jest to propozycja, myślę, że godna polecenia. Najlepiej odsłuchać samemu we własnym domu, we własnych warunkach akustycznych. Możecie to zrobić dzięki sklepu rms.pl. Link do niego umieszczam w opisie pod filmem. No i co? Zapraszam do subskrypcji, polajkowania. Dajcie znać również w komentarzach, czy mieliście z tym sprzętem do czynienia, jak Wam się podoba, z czym to u Was gra. No i tyle. Dzięki raz jeszcze. Zapraszam do następnych materiałów i do następnego.